Cześć, cześć moi drodzy, witam wszystkich serdecznie. Taki krótki film instruktażowy dzisiaj na temat silników Piaggio od 125 do 300. Moi drodzy, bardzo ważna informacja. Jeśli cokolwiek robicie w takim silniku, nigdy, ale przenigdy nie uruchamiajcie tego silnika bez przykręconego wariatora. Już tłumaczę dlaczego. Moi kochani, tak wygląda układ rozrządu w tym skuterze, w tym silniku. Zobaczcie, tutaj mamy taką tulejkę jeszcze od pompy oleju, która jest zamontowana tu na dole i jest zasilana przez łańcuch. Przez łańcuch taki i zębatkę. I wyobraźcie sobie, że w momencie, kiedy wy odkręcicie wariator i uruchomicie taki silnik, pierwszą sprawą jest to, że tutaj nie ma żadnego klinu, niczego w tym silniku i ten wałek jest po prostu luźny. Co za tym idzie, pompa może się nie obracać. Ona z reguły się obraca, ale może się nie obracać. Drugą sprawą jest to, że może się to wszystko cofnąć, spaść łańcuch rozrządu, bo to koło jest luźne tutaj, zobaczcie. Ja wam pokażę. To koło jest tutaj luźne, o, ono może wyjść, spaść. No i wtedy wiecie, co się stanie, nie? Kolizja zaworu z tłokiem i silnik do remontu, moi drodzy. Góra silnika do remontu. Także pamiętajcie, nigdy, przenigdy, ale to przenigdy nie uruchamiajcie tych silników od 125 do 300 cm3, silniki Piaggio, bez względu na rocznik. Nie uruchamiajcie bez wariatora, moi drodzy, bo wtedy popłyniecie i to grubo. Pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że film się przydał.